Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nagranie realizujemy w Arena Gliwice, gdzie w październiku odbędzie się kolejna multikonferencja InfraBIM. Dzisiejszy nasz gość to znany w świecie geodetów profesor Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest specjalistą z zakresu skaningu laserowego, interferometrii radarowej i systemów fotogrametrycznych. Laureat rządowego konkursu, rządowego programu Top 500 Innovators, dzięki któremu został stażystą na Uniwersytecie Stanford w USA. Oprócz tego jest inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych BIM na AGH, które należą do najbardziej obleganych i pożądanych, szczególnie przez inżynierów ze środowiska związanego z infrastrukturą. Powitajmy Tomasza Overko. Cześć Tomku. Cześć Marku. Zapraszam. Tomku, takie pytanie nurtowało. Czy ty właściwie jesteś jeszcze takim, wiesz, rasowym geodetą, czy może już tylko, właściwie powinienem może powiedzieć, aż geomatykiem? No, w tej chwili staram się rozwijać jako geodeta i kartograf z pogłębionymi kompetencjami informatycznymi. A, to może wyjaśnij nam to, dla wielu z nas być może nowe pojęcie geomatyka. Zasadniczo można powiedzieć, że pozyskiwanie danych przestrzennych stało się w sposób oczywisty coraz bardziej wydajne i w tej chwili próbujemy jako geodeci i kartografowie czerpać z dyscyplin podstawowych, na przykład takich jak informatyka, po to, żeby efektywniej przetwarzać, analizować i udostępniać dane przestrzenne. Wiesz, ja pamiętam te czasy, kiedy pojawiały się pierwsze urządzenia GPS, potem wchodziły systemy informacji przestrzennej GIS. Mówiło się wówczas, że geodetów nie będzie potrzeba aż tyle, a w naszym kraju było ich zbyt dużo. Jak z perspektywy czasu oceniasz to wszystko, te przemiany? Zasadniczo jest, można powiedzieć, że z perspektywy geodezji i kartografii systemy GNSS to jest po prostu wdrożenie dla większej grupy klientów geodezji satelitarnej. Bardzo popularne systemy bazujące na UAV to jest wdrożenie dla większej grupy odbiorców systemów fotogrametrycznych, a systemy GIS z naszej perspektywy to jest wdrożenie kartografii cyfrowej, więc ponad wszelką wątpliwość nasz zawód zmienia swoje oblicze. To jaka będzie rola w przyszłości geodety? Czym się będzie różnił od tego tradycyjnego mierniczego? No, technologicznie rzecz biorąc, to żyjemy w złotych czasach. No, około 80% informacji zapisanych w bazach danych ma atrybut przestrzenny. W tej chwili w świecie bardzo popularne są tendencje integracji BIM-u z GIS-em. Bardzo popularne jest wdrażanie systemów GIS. Popularne jest skanowanie laserowe czy udostępnianie danych poprzez dedykowane web portale, więc można powiedzieć, że na pewno ta rola geodety zmieni się o tyle, że samo pozyskiwanie i dostarczanie wartościowej informacji będzie warunkiem koniecznym, a nie wystarczającym. Czyli innymi słowy, geodeta będzie musiał mieć pogłębione kompetencje cyfrowe. No wiemy, że 1 sierpnia, tak? 1 sierpnia zmieniło się prawo geodezyjne. Co takiego zmieniło się tam, co może mieć wpływ na cyfryzację naszej branży budowlanej? Te zmiany oceniamy bardzo korzystnie. Generalnie rzecz biorąc, dla całej branży inżynierii lądowej udostępnione zostały takie dane jak numeryczny model terenu, dane pomiarowe LiDAR, podstawowe informacje o działkach i granicach nieruchomości, czy dane topograficzne z bazy danych PTOT-10K. Więc generalnie rzecz biorąc, również zmniejszone zostały formalizmy dla geodetów, co w konsekwencji mamy nadzieję, że przyspieszy cały proces inwestycyjny. No okej, zaczynałeś od geodezji, tak? Jaki to był moment, że dotknąłeś BIM-u i tak cię zainteresował? Na samym początku moje relacje z BIM-em obejmowały tylko niektóre wybrane przypadki użycia BIM. No, takim flagowym przykładem dla geodezji jest Scan to BIM. I tak naprawdę dopiero doświadczenia w Stanach Zjednoczonych i interdyscyplinarne podejście do projektowania, uwzględniające na przykład wykorzystanie analitycznego GIS-u w procesie inwestycyjnym, spowodowały, że zobaczyłem, że w cyfryzacji branży całej inżynierii lądowej leży olbrzymi potencjał. To jak twoim zdaniem będzie wyglądała integracja systemów BIM i GIS? Czy jest to w ogóle realne? Moje zdanie jest takie i no są na to liczne dowody już na całym świecie, że od tej integracji nie ma odwrotu. Ja nawet jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że to nastąpi szybciej niż wolniej.
Ponad wszelką wątpliwość GIS analityczny będzie jednym z procesów, który będzie uwzględniany w procesach BIM, a dane BIM i zawarte w modelach informacje będą wykorzystywane przy modelowaniu GIS oraz wyciąganiu wartościowych informacji na tej podstawie. Zmienimy trochę tematykę. Wielu może pozazdrościć Ci pobytu w Stanford. Powiedz mi, co takiego na tych amerykańskich uniwersytetach zrobiło na Tobie największe wrażenie? Ja bym powiedział, że nie ma co zazdrościć, tylko trzeba tam pojechać. Natomiast rzeczywiście mógłbym dużo dobrego powiedzieć o amerykańskich uniwersytetach. Jeżeli chodzi konkretnie o Stanford, ze względu na swoje dosyć unikalne położenie w środku Krzemowej Doliny, ja byłbym skłonny zwrócić uwagę na cztery takie podstawowe cechy. Mhm. Pierwsza sprawa to jest bardzo daleko idąca otwartość osób o bardzo wysokich kompetencjach. Tam umówienie się na konsultacje z osobami, które mają na koncie Nagrody Nobla albo są głównymi architektami systemów GNSS, nie stanowi większego problemu. Druga sprawa to jest na pewno zakorzeniona bardzo głęboko tradycja pracowania w zespołach interdyscyplinarnych z bardzo dobrym skutkiem. Czego u nas brakuje? Trzecia sprawa to jest bardzo unikatowe umiejętność wdrożenia takiej symbiozy pomiędzy efektywnymi modelami biznesowymi z jednej strony i innowacyjnymi badaniami prowadzonymi przez młodych inżynierów na uniwersytecie z drugiej, co owocuje wieloma wartościowymi startupami. No i ostatnia rzecz, która jest, jak to Amerykanie mówią, last but not least, to jest duży dostęp do kapitału wysokiego ryzyka, które wspierają te procesy biznesowe dla młodych inżynierów. U nas pewnym uzupełnieniem są fundusze pozyskiwane z... I tutaj należy się zdecydowanie zgodzić, dlatego że młodzi inżynierowie, czy z Politechniki Śląskiej, Warszawskiej, czy AGH, mają przez to, że fundusze strukturalne w Polsce są obecne, możliwość dostępu do kapitałów, które na przykład dla ich odpowiedników, czyli młodych amerykańskich inżynierów, nie są dostępne, więc pod tym względem rzeczywiście tutaj nie mam się za bardzo czego wstydzić. O ile pamiętam, po powrocie z USA uruchomiłeś pierwsze w kraju tak powszechnie dobrze przyjęte studia BIM na AGH. Która to będzie teraz edycja? Będziemy mieli przyjemność od października pracować z piątym rocznikiem naszych studentów. A ilu macie absolwentów? Zawsze myślałem, interesowałem się, jaki jest w ogóle ich profil zawodowy. U nas to wygląda w taki sposób, że mamy dosyć dużo szczęścia. W tej chwili wykształciliśmy ponad 270 osób i rok do roku rocznik naszych studentów jest dosyć dobrze zbilansowany. Około 30% stanowią osoby, którym wykształceniem bazowym to jest architektura lub architektura urbanistyka, 30% to są osoby po budownictwie, 30% to są geodeci i inżynierowie środowiska. To jakby stawkę uzupełniają reprezentanci branż towarzyszących, prawnicy, ekonomiści, informatycy. To jak sobie radzisz z zapewnieniem kadry prowadzącej te zajęcia, bo nie sądzę, żeby wszyscy byli z AGH? Nie, tak nie jest. Kadra akademicka, na którą składają się wykładowcy z AGH, z Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej czy ATH, stanowi mniej niż 50%. Pozostałą grupę dla nas bardzo wartościową stanowią praktykujący inżynierowie i konsultanci. No mamy przyjemność współpracować z Pawłem Łagoną, Maćkiem Killerem czy Darkiem Kasznią. Mamy również na wyskładach gościnnych rok do roku gości z zagranicy, jak również na przykład przedstawicieli Centralnej Administracji Drogowej. Tomku, znam Cię już od wielu lat, bardzo cenię za rzetelną wiedzę, profesjonalizm, ale też wyjątkową kreatywność. Znam też wielu Twoich kolegów na AGH, m.in. z profesorem Mikrutem. Będziemy realizowali wspólnie projekt badawczy dla spółki 3D Forma. Ty też jesteś tam zaangażowany. Z zakresu fotogrametrii niskopułapowej. Ale czy jest coś takiego szczególnego po tej wizycie w Stanford, nad czym chciałbyś jeszcze popracować? Ja na pewno chciałbym na początku powiedzieć, że mnie bardzo cieszy, ponieważ to jest nie pierwszy raz, kiedy jest udana współpraca między Politechniką Śląską a AGH, co bardzo sobie cenię. Fajnie również, że udało się zaangażować zespół Beaty Hejmanowskiej i Sławka Mikruta, bo przecież z Łukaszem Ortylem, z Przemkiem Kurasem i właśnie z nimi realizowaliśmy projekt LEED dla Generalnej Dyrekcji. Chciałbym w konsekwencji popracować troszeczkę bardziej nad wdrożeniem metod sztucznej inteligencji do analizy danych związanych z budownictwem oraz na pewno spróbować zintegrować system monitoringu strukturalnego z informacjami zawartymi w systemach GIS i BIM. To są pewnie takie dwa kierunki docelowe dla naszych prac. Jesteśmy gotowi do takiej współpracy. Bardzo się cieszę. No, z moimi doktorantami.
Jesteś obecny na każdym InfraBIM. Dzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem z nami, za co bardzo dziękuję. Czy przygotowałeś coś może specjalnego na październikową edycję? Z mojej perspektywy bardzo mi miło brać udział w chyba najważniejszym wydarzeniu BIM w Polsce, tak je oceniam osobiście, może nie obiektywnie, ale taka jest moja ocena. I w tym roku pokażemy dwa tematy. Po pierwsze ten, o którym wspomniałeś, czyli pokażemy, w jaki sposób skonsumować te dane, które zostały uwolnione poprzez nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla systemów GIS. A drugim tematem to pokażemy przykład zastosowania sztucznej inteligencji, konkretnie wykrywanie spękań w konstrukcjach żebetowych z użyciem głębokiego uczenia maszynowego. Świetnie, świetne tematy. Bardzo, bardzo jestem zainteresowany. Dziękuję Ci, Tomku, za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. Cieszę się bardzo, że będziemy Cię gościć na InfraBIM. Być może na żywo, być może w transmisji online. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne edycje naszego InfraStudio.